Za często jestem tutaj? No nic na to nie poradzę. Musicie się spogodzić teraz z częstym nagrywaniem jak kiedyś. Kiedyś często nagrywałem, naprawdę. I przez moją siostrę, która usunęła moje filmy. Od 23 czerwca czy tam września 2020 dopiero zacząłem znowu nagrywać filmy. Bo mi ta jebana suka pozwoliła. Dobra, ważne. Witajcie w ten Lapes a Forgotten Future i zaczynamy. Już widzieliście, że grałem. I wiecie, że da się zginąć podczas jednego dnia przy władzy? Ja już to zrobiłem wcześniej przed nagrywką, przed chwilą, ale nieważne. Bo możemy odizolować cały obszar, dobra. Przed chwilą właśnie miałem banki, że władzę miały całkowitą i wtedy przegrałem, bo jeśli masz albo za niskie, albo za wysoką ilość tych dolara, to i tak przegrywasz. Bez sensu, nie? To jest bez sensu, całkiem. Jezu, nie. Umowa stoi? Jest. Efektywność krów. Ajajaj, przegraliśmy. Przegraliśmy, co za chuje. Jezu. Już 10 lat minęło. Mamo? Tato? Ta reklama z tym skurwielem cały czas wyskakuje. Co jest? Czy są bezpieczne? Naukowcy. Wypierdalać się, zniszczyć. Zmieniliśmy prawo. Godzinę policji. No musimy wprowadzić. To ludzkie jest. Ja pierdolę. Nareszcie nie ma tych reklam chujowych, nie? Skurwysyny wymyślili reklamy, ale po to, żeby im płacić. Prędzej im naszczam do mordy niż zapłacę. Przeczytałem dokładnie, przepraszam, że się to rozciąga. Dobra. Zamknijcie najbardziej podnieść podatki, podnieść. Podwójcie je! Nie chcę tylko tych pieniędzy stracić. Trakt pokojowy. Jest! Dobra, utrzymuje balans. To na pewno żart. Jest! Jeszcze to chyba trzyma? Nie. Co do chuja? Aha! Czyli tak to działa. Widzicie, ale teraz nie przeinstalowuję, przez co więcej wiem. Mamo? Tato? Zamknij mordę. No i się posłucham. Chuj jeden mały. Ja przecież mam ten Fallout Shelter. Co za kurwy. Skurwysyństwo takie, że... Ech! Kurwia strasznie, nie? I to bardzo! Och! No, nareszcie się skończyło. Mogę kontynuować. Szesnaście dni, kiedy prowadzę władzę i już zdechłem. Fajnie. Pierdol się. Niech się te reklamy w dupę wsadzą same i niech się pieprzą. Kurwicy idzie dostać. Możliwe? Płacą nam za to przecież. Ścinicie armię.
Nie chcę być im dłużny. To akurat prawda. Nie chcemy być im dłużni, więc pierdolimy ich na stos i spalamy, nie? To nie średniowiecze, ani starożytność, także no. Nie obchodzi mnie to. No, podnieśli. Obiedźmy stąd. Tutaj akurat zginąłem, bo nie miałem power upsa, który by mi wspomógł życie. Serio. Jak mi liczy rok, to włącza mi się reklama, widzicie? Skurwysyństwo. Za każdym razem jak mi liczy lata, to się włączają reklamy. Co to ma być? Dobra, jeszcze raz. 23 dni przy władzy. O, fajnie. Dopiero po 23 dniach spokoju ktoś się do mnie przypierdolił. Aha. Wykorzystaj to, co masz. Nie będę tracił hajsu, żeby potem znowu zdechnąć. Wycofajcie naszych ludzi. Let's go. No i tutaj ginę. Tak. Płacą głowami, żeby mieć spokój. Handel głowami ludzkimi. Czy to jest legalne? Chyba powinno być, ale niekoniecznie. To zależy od sytuacji. Dobra, 11. Ach. Ja tu nagrywam, a jakiś porn wyskakuje. Pewnie kiedyś porno nagram, nie wiem. Jak w internecie puszczają jakieś porno, to może ja nagram filmy porno. W sensie pokażę, jakie są. Tak? Nie wiem kiedy, ale pewnie pokażę. Chyba. Bo mogę nie pokazać. Co nie? Cofajcie naszych ludzi. No tak. Dwanaście lat minęło. Nie wkurwiaj mnie. Cze, co się stało? Co to za glitch? Wow. Co to za kurwa pytanie? No pewnie, że witam. Nie potrzebujemy. Tak, przetrwamy na. Tak, to prawda.
Ha. Dostajemy nowe karty pokera i to chyba dobrze. Dobrze zapłacić, umowa stoi. Armia ma bardzo niski budżet. Generale, ja pierdolę. Dobra, żyjemy jeszcze. Mogę to zrobić, ale... Interweniujcie. Nie obchodzi mnie to. Co jest? 2089? 8 jeszcze. Mamo? Tato? Spierdalaj. Ach, te jebane reklamy. Ej, zrobiłem jod jak w tym. Have fun teaching, serio. Jebać reklamy. Jebać reklamy. Jebać muminki. Kraj bogaty. Ale wysoki budżet. Zobaczę, co mogę zrobić. Dobra, spoko jest. Coś za nieludzka. Ale to nieludzkie sprzedawać komuś głowę. Ja pierdolę. Ja. Jesteśmy. Dobra, lecimy.